7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do ślubu pozostał Ci tylko tydzień. Zobacz, o czym nie możesz zapomnieć. Po pierwsze, zrób listę zadań. W tym wyjątkowym okresie przedślubnym, w ostatnim tygodniu, zminimalizuj swoje obowiązki w pracy. Nie bierz żadnych nowych projektów, nie podejmuj się nowych zadań. Ten czas poświęć absolutnie na projekt, ślub i wesele. Jeżeli tylko to możliwe, to spróbuj wziąć kilka dni wolnego w pracy. Pierwszą rzeczą, którą powinnaś zrobić w tych wolnych dniach, to stworzenie planu dnia ślubu. Dzięki niemu będziesz spokojna i o niczym nie zapomnisz. Druga sprawa. Sprawdź dokumenty. Chcesz, żeby wszystko odbyło się legalnie? Musisz zadbać o swoje dokumenty. Sprawdź, czy dotarły we wszystkie miejsca, w których powinny się znaleźć i czy są ważne. Na listę zadań w dniu ślubu koniecznie wpisz zabrać ze sobą dowód osobisty. Pary bardzo często ze stresu zapominają dokumentu. Kolejna rzecz. Potwierdź ustalenia. To ostatni moment na finalne ustalenia z Twoim organizatorem wesela bądź konsultantem i dobry moment, żeby pójść na ostatnie spotkanie przed ślubem w kościele i na spowiedź. Kolejna rzecz, jakże ważna. Przygotuj płatności. Sprawdź zapisy w swoich umowach i terminy płatności. Jeżeli za część usług musisz zapłacić gotówką, to pobierz ją z banku. Żeby nie było tak, że za coś nie zapłaciłaś i coś nie dojechało. Kolejny punkt to lista piosenek. Zbierz wszystkie swoje ulubione utwory i przekaż je DJ-owi bądź orkiestrze. Fajnie, żeby podczas Twojego wesela grali taką muzykę, którą naprawdę lubisz. Stwórz plan usadzenia gości. Zazwyczaj to właśnie rozsadzenie gości sprawia najwięcej trudności młodej parze. W tym filmiku możecie znaleźć parę porad i wskazówek, które będą Wam pomocne. Tydzień przed ślubem to dobry moment, żeby zadbać o urodę, czyli zabiegi upiększające. Oczywiście nie eksperymentujemy, decydujemy się jedynie na zabiegi nieinwazyjne, dzięki którym nasza skóra będzie wyglądała promiennie, świeżo i młodo. Czas na sprawdzenie stylizacji. Mniej więcej tydzień przed ślubem odbierasz swoją suknię ślubną z salonu, ale tutaj nie chodzi jedynie o suknię ślubną. Warto, żebyś przymierzyła wszystko razem. Suknię, buty, biżuterię, dodatki, żebyś mogła się obejrzeć w lustrze i przekonać, czy wszystko to razem dobrze wygląda. Masz jeszcze czas, żeby ewentualnie coś zmienić. Wyczyść pierścionek to ostatnia porada, o której nie wolno zapomnieć. Chodzi tu oczywiście o pierścionek zaręczynowy. Przecież nosisz go już na swoim palcu od dłuższego czasu i nie może być widać różnicy między nową, błyszczącą obrączką a starym pierścionkiem. Jubiler może to szybko załatwić. Jeżeli te wszystkie kwestie uda Wam się załatwić w jeden dzień, to pozostałe 6 dni macie tylko dla siebie na zabawę i relaks.